Dzień dobry. Mamy 1 lipca, po godzinie 9. Poranek na polu namiotowym w punkcie PTTK w Bieńkach. Wydarzył się mały przypał, pada deszcz, coś grzmi, a prysznice w ogóle są lodowate i nie polecam tutaj. Zima znowu zaskoczyła kierowców. To źle wygląda. Myśmy w sumie już wszystko przenieśli do środka namiotu naszego, do środka namiotu Łukasza. Co tam? Trzeba teraz szybko działać. Namiot jest ogarnięty. Dobra. I grzmi. Może przejdzie to jeszcze. Nie jest za ciekawie. Przenosimy się na chwilę gdzieś pod dach. Nawet błyska. I teraz zwiększyły się opady. Widać, że sporo osób zostało uwięzionych, tak jak my tutaj. Jak wrażenia? No, przyszła znienacka burza. Po 5 minutach zrobiło się ciemno i zaczęło padać. Nie fajnie. Ale mogło być gorzej, mogliśmy być nad jeziorem wtedy, pływać na jachcie. Trzymala! No. Mam biało twoje jako na plikce. Fajnie jest. Za kajaki. Za kajaki i za dobrą pogodę. No. Kamembert i frytki. Kilka godzin później, po rozpoczęciu deszczu, wydostaliśmy się z recepcji, z baru i zaczniemy się ogarniać. Mam nadzieję, że te przelotne opady to nie będą zbyt intensywne. Zobaczymy, czy nasze kajaki jeszcze stoją. No, gdzieś tam daleko są. Fajny jest ten ośrodek, jest sporo domków. Ludzie wszyscy z namiotu się już zginęli, albo w zasadzie większość. Można byłoby jeszcze tą gąbkę opłukać. Wystawa z piachu, jeziora. Maksymalna głębokość jeziora to 31 metrów. Po godzinie 15 odpływamy. Trochę późno, ale mogło być zawsze gorzej. Cel jest jasny, jak jezioro jest białe. No to co, było miło? Lecimy do Babiąt. Tradycyjnie lubimy zieleń. Wychodzi na to, że przed sobą mamy kolejny znak, czyli kierunek prosto. To jest kierunek, gdzie szlak jest kontynuowany. I mamy piękny znak na Babięta. Wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Takie elementy szlaku lubię najbardziej. Cisza, spokój, płytka woda, byle nie za płytka. I dookoła las. Nawet słońce czasami wychodzi. Jezioro Gant. Kolejne jezioro. Kraina tysiąca jezior Warmia i Mazury. Polecam. A co to za picie o kocima Radlera 0% na kajaku? Mama! Ściągnij się! A też spróbuję. 0% sam raz. Na to wychodzi, że sporo ekip przed nami wyruszyło. Przekoniamy kolejną. W każdym deszczu wchodzi słońce, prędzej czy później. Do domu wrócimy. Minęliśmy właśnie wesołe towarzystwo z budeczką. Co ty, Łukasz, od Janusza? Czyż byśmy dopłynęli do celu? Na to wygląda. Zobaczymy, co nam pokażą tajne znaki. Stanica wodna PTTK w Babiętach. Dojechałeś do celu. Prowadził cię Krzysztof Hołowczyc. No to bierzmy. Jest przed 18. Znaczy to, że dystans około 10 km zrobiliśmy w jakieś 2,5 godziny. Jej! Jej! Więc tempo całkiem spoko. Niestety dalej nie dopłyniemy, bo zatrzymała nas burza, a jest już jednak stosunkowo późno, więc to nie na dziś. Najpierw rozbijemy namiocik, coś tam zjemy, pijemy. Babięta. Myśmy przypłynęli z dokładnie tego miejsca. A następny cel, Spychowo. Szukamy recepcji, toaleta już zlokalizowana. Rozbić namiot. Jasny gwint. Ile sprzętu. W tej miejscowości jest sklep. Niedługo nam go zamykają, więc udamy się co nieco zakupić.
lodówki na takie nie wyglądały, to jednak chłodzą. To dobrze chłodzą, mamy schłodzone piwo. A tam też nie wychodziły, tylko że po prostu chyba nie nadążali w tych bieńkach. Bardzo klimatyczne miejsce, w pośrodku niczego. Takie coś czarnego, co pijesz, żeby się wzmocnić. Najczęściej z mlekiem, a ma w sobie kofeinę. Kawa. To jest taki metal, zgięty kilka razy, który łączy poszczególne na przykład... Łączyć. Źle. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Witam siebie, czym jest piękno. Mamy za sobą drugi dzień naszego spływu kajakowego. Na ekranie pojawiły się odnośniki do pierwszego i trzeciego dnia. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw pod filmem łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.